Dlaczego coraz więcej z nas zamiast towarów produkowanych masowo wybiera rękodzieła? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć podczas zjazdu Sądeczan, gdzie prezentowali się twórcy z Sądecczyzny, Węgier i Słowacji. Przy zakupie prezentów czy pamiątek albo drobiazgów dla siebie i najbliższych, czy też takich do wystroju domu, coraz częściej stawiamy na oryginalność. Folklor po latach zachłystywania się kulturą masową wrócił do łask. Renesans motywów regionalnych widać w branży meblarskiej, architekturze, w wystrojach wnętrz, projektowaniu odzieży i biżuterii. A Sądecczyzna od dawna słynie z wyjątkowości, jeśli chodzi o stroje ludowe czy regionalne. Czy słusznie? Wystarczy zobaczyć to, co zaprezentowano na starosądeckich błoniach.